W sali mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu w czwartek 9 lutego miała miejsce uroczysta akademia, którą przygotowały dzieci z tamtejszego przedszkola z okazji minionego Dnia Babci i Dziadka. Zaprosiliśmy, co prawda z lekkim opóźnieniem, ale naszych seniorów na uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Uroczystość ta już jest tradycją, natomiast przez okres pandemii było to wstrzymane na 2 lata i bardzo się cieszymy, że w końcu z poślizgiem, ale mogliśmy tą uroczystość odprawić i zaprosić naszych seniorów. Przedstawienie teatralne w naszym cieszyńskim języku, w nasze cieszyńskie tańce, śpiewy, także dziewczynki się pokażą z takiej ludowej strony. Udział bierze 50 dzieci, dzisiaj są to 6-latki i maluszki, czyli 3-latki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik. Jak człowiek chce zrobić coś dobrego, to akurat coś i wymarzasz.